Wielkie emocje, wola walki i zdrowa rywalizacja. Puchar Polski seniorów i seniorek oraz juniorów i juniorek w sumo odbył się w Dębicy. Zawody były jednym z etapów kwalifikacji do Mistrzostw Europy, które odbędą się w maju w Baku, stolicy Azerbejdżanu. Cieszę się, bo po raz piąty jesteśmy gospodarzami Pucharu Polski juniorów i seniorów w sumo. Jest to co roku cykliczna impreza, pierwsze zawody, które odbywają się w nowym roku. W tym roku zgromadziły na dojo, czyli na matach w Dębicy, 180 zawodników z 23 klubów z całego kraju. Także bardzo się cieszę, że mimo pogody, jaka jest, wichury i inne niedogodności, tylu przyjechało do Dębicy. Też się cieszę, w końcu czuję, że walczę u siebie, bo tutaj na tej hali bardzo długo trenowałam zapasy, więc tym bardziej. Moim zdaniem jest to sport, który bardzo rozwija, a przede wszystkim uczy szacunku do przeciwnika, uczy szacunku do swojego ciała, bo jak widać są bardzo szczupłe dziewczyny, też kobiety o dużych gabarytach, więc przyjaźnimy się między sobą, każdy się ze sobą zna i to jest bardzo duży plus. Kolejny raz w Dębicy, bardzo fajnie. Rzeczywiście, już mamy takie to grono zawodników, które bardzo mocno się zna i bardzo mocno się zżyliśmy. Jeżeli chodzi o tych młodszych zawodników, to wiadomo, ale pojawiają się co chwilę nowe osoby, a jednak seniorzy to już raczej taka zgrana ekipa, bo często właśnie na zgrupowaniach razem trenujemy, dopingujemy się, wspieramy na zawodach. To jest też właśnie kolejna fajna rzecz, jeżeli chodzi o sport, że na macie, jak wychodzimy na dojo, jesteśmy przeciwnikami, a poza dojo wspieramy się i sobie pomagamy, bo wydaje mi się, że taki powinien być sport, tego powinien uczyć, że się właśnie rozwijamy, że się wspieramy i że jesteśmy jedną drużyną. Ja myślę, że każdy sport, który jest uprawiany przez młodzież czy przez dorosłych, przynosi jakieś korzyści, czy zdrowotne, czy w ogóle no, korzyści dla tego, kto to uprawia. Zawodnicy sumo Lubzina zachęcają do dołączenia do klubu i rozpoczęcia przygody z tym sportem. Oczywiście, że zapraszamy we wtorki i w czwartki. Jest to bardzo sport przyszłościowy, więc zachęcam do treningów, do samorozwoju i mam nadzieję, że coraz większa grupa będzie w tym uczestniczyć. Moim zdaniem sumo jest po prostu bardzo ciekawym sportem, dosyć mocno orientalnym. Można zobaczyć też wiele miejsc na świecie podczas wyjazdów na różne zawody międzynarodowe. Dodatkowo trenować można bardzo łatwo, bo to są treningi za darmo. Nie trzeba też jakiegoś specjalnego sprzętu. Wszystko to jest zapewnione przez klub i naprawdę można też poznać wielu ciekawych ludzi podczas samych wyjazdów oraz zawodów i nabrać nowych znajomości oraz doświadczeń, które są bardzo cenne w życiu. Wydaje mi się, że taką kluczową kwestią, która pomaga sumo się rozwijać, jest jego prostota, bo każda osoba, która przyjdzie na zawody, po 5 minutach jest w stanie załapać, o co chodzi, a w innych sportach zasady bywają bardziej skomplikowane. No u nas wystarczy wypchnąć albo obalić przeciwnika i wydaje mi się, że w tej prostocie właśnie tkwi tajemnica sukcesu sumo. Ja sumo zawdzięczam bardzo dużo. To kim jestem, to jak się zachowuję. Wydaje mi się, że mój charakter bardzo mocno ukształtował właśnie sport. I każdego, kto chciałby właśnie wzmocnić swoją psychikę i ciało przy okazji, to zachęciłbym właśnie do przyjścia na treningi, żeby się sprawdzić, no i może zostać na dłużej. To jest bardzo prosty sport, bo zasady są proste. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie oglądać, to po 2-3 minutach wie, o co chodzi. Polega to na tym, że trzeba wywrócić przeciwnika albo wypchnąć z koła o średnicy 4,55. Sumo Lubzina zaprasza wszystkich chętnych, kto by nawet chciał trenować do nas w Lubzinie. Trenujemy 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, także zapraszam wszystkich. Na Puchar Polski seniorów i seniorek oraz juniorów i juniorek w sumo zaprosili Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Sumo, Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski w Dębicy, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy. Zawody rozegrano w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.